polityce prorodzinnej, proszę Państwa, będziemy teraz rozmawiać, także zostańcie z nami te kilka minut, ponieważ naszym gościem jest pani minister Magdalena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nie wiem, czy miała pani okazję rzucić okiem, ale prezydent Andrzej Duda wystąpił w poniedziałek nad ranem, to był poniedziałek wieczór, w amerykańskiej telewizji Fox News w bardzo popularnym programie Tuckera Carlsona. To jest konserwatywny dziennikarz, dziennikarz polityczny, bardzo mocno zaangażowany właśnie w promowanie konserwatywnej strony i konserwatywnych poglądów, ale co ciekawe, prezydent nie mówił o polityce międzynarodowej, nie mówił o NATO, nie mówił o energii, a pytany był o sprawy prorodzinne, o sprawy polskiego 500+, o wsparcie rodzin, tradycyjnego modelu rodziny. Jak pani myśli, dlaczego Tucker Carlson właśnie takie pytania prezydentowi zadał? Dzisiaj, kiedy patrzymy na scenę polityczną, kiedy patrzymy na to, co się tak naprawdę w tej przestrzeni publicznej dzieje, to przede wszystkim ta polityka prorodzinna, która kiedyś może kojarzyła się tylko z określonym wsparciem finansowym rodzin, oczywiście ono jest bardzo istotne, ale dzisiaj polityki, podejście do modelu rodziny, do właśnie tego, co dane będzie wyróżniało dane państwa. I tak naprawdę, kiedy spojrzymy na Polskę, my byśmy chcieli dążyć do tego i do tego dążymy, te działania podejmujemy, aby na scenie zarówno europejskiej, ale i światowej państwo polskie stało silną rodziną. Czyli budujemy model państwa oparty na silnej rodzinie, gdzie rodziny stosowne wsparcie uzyskują, o jakim mówi Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Te działania rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął i one są dalej kontynuowane poprzez kolejne programy. I nie tylko z jednej strony programy finansowe, bo to są miliardowe wsparcia dla rodzin. Kiedy przypomnimy sobie, że tylko z programu 500+, od początku jego funkcjonowania, czyli od 1 kwietnia 2016 roku, blisko 160 miliardów trafiło do polskich rodzin, to jest prawie niewyobrażalne, że miesiąc w miesiąc 6,5 miliona dzieci otrzymuje świadczenie Rodzina 500+. Kiedyś było to niewyobrażalne, żeby na to w budżecie państwa się znalazły pieniądze. Ale przede wszystkim to wsparcie finansowe, ono się przekłada na kreowanie wizerunku rodziny i jaki model rodziny my chcemy promować, kreować. Przede wszystkim my, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, kreujemy pozytywny wizerunek rodziny oparty na, tak jak mówi Konstytucja, artykuł 18, oparty na małżeństwie, a małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Z tego związku rodzą się dzieci, rodzicielstwo, macierzyństwo powinno być wspierane. I ten model, rozpoczęliśmy swoją taką szeroką narrację, zarówno w ramach Grupy Wyszehradzkiej, bo podpisaliśmy przecież, pamiętacie państwo, porozumienie, kiedy mieliśmy międzynarodową konferencję tutaj organizowaną przez nas, przez Ministerstwo Rodziny, razem z panem premierem w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Podpisaliśmy porozumienie wspierające właśnie działania na rzecz tradycyjnego modelu rodziny, budowania jej w Europie i takie działania będziemy podejmować. Chodzi o to, by przekonać ludzi, że nie jest nic złego w tym, że wychowujemy wspólnie dzieci ze ślubną małżonką albo ze ślubnym mężem. Sprawa jest też polityczna, no bo kwestie tożsamościowe i tożsamości płciowej zostały, są bronią polityczną lewicy. No i wobec tego przeciwdziałanie temu, właśnie wspieranie rodzin, jest znowu politycznym działaniem, które te wpływy lewicy ma ograniczyć. Czy ma pani takie samo wrażenie? W każdym razie jeszcze warto wspomnieć, że to wystąpienie prezydenta zostało przyjęte bardzo dobrze przez amerykańskich widzów, przez amerykańskich internautów. Są bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Także to przede wszystkim właśnie dokładnie tak. Kreowanie tego pozytywnego wizerunku rodziny, o tym, którym mówiliśmy przed chwilą, ale pokazywanie też wartości rodziny, wartości małżeństwa, promowanie roli ojca w rodzinie. To są te działania, które są potrzebne, które na tej scenie międzynarodowej powinny też wybrzmieć i przede wszystkim właśnie to są te trendy, z których my nie zejdziemy. Oczywiście lewicy się to nie podoba.
podoba. Jest całkowite rozluźnienie, rozprężenie, jeżeli chodzi o podejście do modelu rodziny. Jednakże jedno jest pewne, że model rodziny tradycyjnej to jest ten model, który jest ważny, który powinniśmy przede wszystkim pokazywać i rolę małżeństwa wspierać. I my dlatego też w swojej tej polityce takiej miękkiej, którą będziemy chcieli i realizujemy jako rząd, będziemy właśnie pokazywać tą korzyści płynące z bycia w małżeństwie. No to powiedzmy, skoro jesteśmy przy ustawie o 500+, powiedzmy o zmianach w tej ustawie. W tej chwili w Sejmie toczą się prace. Jakie zmiany zaproponował rząd? Przede wszystkim można powiedzieć, że ten Sejm ma wiele ustaw, które są ustawami prorodzinnymi, które wspierają rodziny, ale między innymi zmiany już w obowiązującej ustawie o świadczeniu wychowawczym Rodzina 500+. Jakie zmiany proponujemy? Przede wszystkim zmiany wynikające z doświadczeń, które mamy z epidemii koronawirusa, ale także z doświadczeń w automatyzacji procesów, które usprawniają wypłatę świadczeń tam, gdzie jest to możliwe. Przeprowadziliśmy taki proces na programie Dobry Start, który całkowicie stał się programem automatycznym. Rodzice składają wnioski elektronicznie, wypłata na konto przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I również program Rodzina 500+. W ten sposób od 1 stycznia 2022 roku chcemy realizować. A więc rodzice będą składali wnioski elektronicznie poprzez naszą bankowość elektroniczną, poprzez system platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez system Empatia Ministerstwa Rodziny. Wnioski będą rozpatrywane i świadczenia będą wypłacane na konto. Oczywiście tutaj zadbaliśmy o to wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, aby nie dopuścić do tego, żeby mogło być jakieś wykluczenie w realizacji świadczenia, czyli złożenie wniosku. Dlatego też Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tak jak przy programie Dobry Start, będzie organizował mobilne punkty, które pomogą złożyć wniosek w swoich oddziałach, ale także zawiera porozumienie z Pocztą Polską, z Kasą Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, aby ten dostęp ewentualnie do złożenia wniosków był jak najszerszy. Widzimy na programie Dobry Start, że to świetnie zafunkcjonowało. Wnioski są składane sprawniej niż była możliwość składania wniosków elektronicznie i papierowo i dlatego wybraliśmy tą drogę. Mało tego, koszty obsługi tego programu do tej pory blisko 1,5 miliarda złotych przeznaczyliśmy na tylko obsługę programu 500+, a więc jeżeli to zliczymy, to w skali tak najbliższych 10 lat zaoszczędzimy ponad 3 miliardy złotych i te środki przede wszystkim zostaną wykorzystane na wprowadzanie kolejnych programów, tak jak między innymi już właśnie Sejm zajmuje się ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym. A więc kolejnym wsparciem dla rodzin, którzy mają dwoje i więcej dzieci w okresie między 12 a 36 miesiącem życia. Co do zasady można powiedzieć, że jest to kolejne 500 zł, w tym przestrzeni dwuletniej 12 tysięcy zł, którzy rodzice będą dowolnie wykorzystywać czy w ciągu roku po 1000 zł, czy w ciągu 2 lat po 500 zł, ale też inne programy, czy gwarancja wkładu własnego, to tym zajmuje się Sejm. A więc te wszystkie pakiety ustaw są bardzo ważne, bo one wspierają rodziny i wychodzą przede wszystkim naprzeciw potrzebom polskich rodzin. Warto teraz powiedzieć, że te pieniądze pochodzą z budżetu państwa. To są te pieniądze, które na przykład były przeznaczane na mafie VAT-owskie i teraz trafiają do rodzin w Polsce. Dokładnie tak, a więc uszczelnienie polityki podatkowej, polityki fiskalnej w Polsce doprowadziło do tego, że dzisiaj nie mówimy o tym, że brakuje pieniędzy i nie ma i nie będzie pieniędzy dla rodzin, tylko te pieniądze się znajdują, kolejne programy powstają. Zresztą pamiętam kiedyś wypowiedź jednego z polityków Platformy Obywatelskiej, który był zapytany, jakie programy zostały wprowadzone
w ciągu ich 8-letniego rządu miał trudność z wymienieniem tych programów. Natomiast my możemy śmiało wymieniać te programy, które są dla rodzin z małymi dziećmi. Od 500+ Dobrego Startu, Mama 4+, rozwiniętego programu Maluch+, teraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, zagwarantowanie wkładu własnego na to pierwsze mieszkanie, które jest tak bardzo potrzebne, ale także programy w polityce senioralnej, bo tutaj mówiąc o rodzinie, nie możemy zapominać także o seniorach. Również wsparcie 13. emerytura, 14. czy Polski Ład, który kolejne wsparcia dla emerytów i rencistów zakłada. Wspomina pani o nowym Polskim Ładzie. Tymczasem w prasie opozycyjnej krytyka zostanie mocno zredukowany 1% odpisu na PIT, no bo większość, duża część osób przestanie płacić podatek PIT, stracą samorządy. Jak państwo odpowiadacie na taką retorykę? Przede wszystkim odpowiadamy faktami i konkretami, tak? Nie stracą samorządy. Przecież wiemy dobrze o tym, że jest ustawa i wsparcie dla samorządów, które zarówno będzie wspierać samorządy w wydatkach bieżących, ale także w wydatkach inwestycyjnych. I samorządy, kiedy porównają swoje wpływy do budżetu plus te środki rekompensujące z budżetu państwa, absolutnie sytuacja samorządów się nie zmienia na gorsze, a wręcz poprawia. Dlatego też te wszystkie informacje, które tak naprawdę są przekazywane, to są informacje, które specjalnie opinię publiczną mają wprowadzać w błąd, przede wszystkim wprowadzając taki niepokój, co to będzie, czy my stracimy. Polski Ład, a więc ten strategiczny dokument, który pokazuje kierunki, w jakim chcemy po pandemii pójść, jakie chcemy obrać, to przede wszystkim dążenie do szybkiego, dynamicznego rozwoju Polski, przy czym w centrum tych zmian jest rodzina, a więc wsparcia, które są dedykowane w Polskim Ładzie, służą polskim rodzinom, aby rodzinom żyło się coraz lepiej, aby Polakom w Polsce żyło się lepiej, żeby byli coraz zamożniejsi i aby mogli cieszyć się przede wszystkim z wykonywanych przez siebie zadań i cieszenia się, że Polska się rozwija bardzo dobrze gospodarczo. Pani minister, wczoraj Komisja Europejska wypłaciła Czechom pierwszą ratę w ramach ich Krajowego Planu Odbudowy. To jest ten wielki plan przyjęty rok temu na walkę z COVID-em. No i Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, skomentował to tak, że Czechy zostały nagrodzone za stawianie po stronie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. No pewnie tak moglibyśmy to podsumować, prawda? Bo Unia Europejska stosuje podwójne standardy. Inne standardy dla jednych krajów, ale na pewno inne standardy dla Polski widzimy w rozwiązaniach, które są wprowadzane. Jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, my jesteśmy gotowi z realizacją i rozmowy, które są prowadzone i głęboko wierzę, że tak naprawdę będzie już zatwierdzenie niebawem tego planu, dlatego że przede wszystkim jeżeli Unia mówi o praworządności, kiedy mówi o stosowaniu określonych zasad, to te zasady muszą być równe dla wszystkich państw Unii Europejskiej, nie tylko dla tych państw, które utrudniają funkcjonowanie i pomagają tak naprawdę niszczyć wizerunek państwa polskiego. My dbamy o to, aby przede wszystkim polskie rodziny mogły się rozwijać. Korzystamy ze środków Unii Europejskiej i współpraca zależy nam na dobrej współpracy z Unią Europejską, ale przede wszystkim musimy dbać o to i przede wszystkim pokazywać, że Polska jest Polską i dbać o swoją narodową tożsamość, o to, aby sytuacja Polski była stabilna. Pojawiają się informacje w prasie, pani minister, że Komisja Europejska de facto zablokowała Krajowy Plan Odbudowy, domaga się na przykład realizacji politycznych postulatów związanych chociażby z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Teraz pewnie będzie ta lista wymogów rozszerzana. Mamy jakiś plan B, pomysł, by pozwać Komisję Europejską do TSUE. To jest dobry pomysł, no bo też w mediach czytamy, że no co prawda Polska może pozwać, ale jak pozwie, to wtedy na pewno tych pieniędzy nie zobaczy.
Znaczy są rozważane różne scenariusze, przyjdzie decyzja i będziemy o nich informować, natomiast najważniejsze jest to, że to co pan redaktor powiedział, tak naprawdę to potwierdza, że Unia Europejska stosuje podwójne standardy, tak? Nawet tutaj i to zderzenie Polska-Czechy pokazuje, to jeszcze zapytamy o te możliwości, no bo to jest umowa międzynarodowa, myśmy zgodzili się podżyrować pożyczkę również tym krajom, które no, nie mogłyby sobie pozwolić na podwyżkę, na pożyczkę na takich warunkach, jak reszta Unii Europejskiej. Mówimy tutaj o Włoszech, o Grecji na przykład, o innych krajach, które są bardzo poważnie zadłużone. Polska jest w lepszej sytuacji. No i jeżeli Unia Europejska czy Komisja Europejska nie wykonuje swojej części umowy, czyli nie wpłaca nam zgodnie z umową pieniędzy, no to chyba ta umowa nie obowiązuje, tak? Chyba naszych gwarancji wobec tego nie ma. I niech sobie radzą sami, że te 24 miliardy euro to jakoś sobie pożyczymy na rynku, jeżeli będziemy potrzebować gdzie indziej. No, pan redaktor myślę, że sam odpowiada na to, jak postępuje Unia Europejska i jakie właśnie... A czy to jest prawidłowe myślenie? Czy ja mówię, jak jest, bo jestem tylko dziennikarzem, to pani minister wie lepiej. No, myślę tak, że myślenie pana redaktora jest właściwe, natomiast my przede wszystkim, nam też zależy jako Polsce przede wszystkim na dobrych relacjach, na dobrych relacjach z Unią, ale przede wszystkim, tak jak już powiedziałam, na trosce o to, żebyśmy zabezpieczyli swoje interesy, bo te swoje interesy przede wszystkim musimy walczyć. Ale czy przekazanie Komisji Europejskiej informacji, że Polska nie będzie żyrować tych podwyżek? Nie spowoduje jakiegoś otrzeźwienia, tak? No bo jak nam nie chcecie dać, to nie dawajcie, no nie musicie. No, panie redaktorze, widzimy, jak Unia reaguje na różne komunikaty i tak naprawdę działania Unii są raczej zdeterminowane i nieprzewidywalne w pewnych obszarach. Natomiast widzimy na to, że stosowane są, krótko mówiąc, podwójne standardy w traktowaniu państw Unii Europejskiej. No to nawet są podwójne standardy w ramach jednego zagadnienia. Mamy z jednej strony zapobieganie tej akcji, którą toczy Putin za pośrednictwem Aleksandra Łukaszenki, władz Białorusi, wysyłania do Polski nielegalnych imigrantów, co ma zdestabilizować sytuację w Polsce. No i z Unii Europejskiej płyną dwa sygnały. Jeden, świetnie, trzymajcie się, tu granice Unii są ważne. I drugi, nie wolno wam, dopuśćcie prawników do tych ludzi, którzy są na Białorusi, nie? Więc dlaczego do nas? Wprowadźcie tutaj Frontex, żeby patrzył wam na ręce, no i tak dalej, i tak dalej. Jak to wytłumaczyć? W ramach jednego zagadnienia jedna instytucja wysyła sprzeczne ze sobą sygnały. Przypadek czy plan? No chyba nie sądzimy jednak, że przypadek, prawda? Że to jednak są takie działania jakby planowe, które są skierowane przeciwko Polsce. I właściwie tutaj myślę, że nawet jakby drążąc te wątki wszystkie, to przede wszystkim to właśnie się sprowadza do tego, że jako Polska musimy dbać o interesy Polski, o interesy Polaków na arenie międzynarodowej i to staramy się czynić. I to pewnie nie podoba się, zapewne się nie podoba niektórym państwom i dlatego takie są działania. Natomiast my z tej obranej drogi nie zejdziemy, będziemy to dalej realizować, przede wszystkim skutecznie realizując dobrą politykę dla Polski i chcemy być mocnym partnerem w Unii Europejskiej. Stan nadzwyczajny będzie zatwierdzony. Wczoraj prezydent wypowiedział się za, popierając to rozwiązanie, przedłużenie stanu nadzwyczajnego do 60 dni. No, tymczasem prasa, zwłaszcza opozycyjna, szaleje. Tam dziennikarze jeżdżą, ścigają ciężarówki wojskowe, które są w okolicach. Wszystko to bardzo komicznie wygląda. Wygląda bardzo komicznie, ale jest to bardzo przykre, tak, że taka sytuacja, która jest na granicy Polski, przede wszystkim nam, rządowi, zależy na zabezpieczeniu polskiej granicy, która jest też zabezpieczeniem tak naprawdę granicy europejskiej. Te działania, które podejmuje rząd polski, czyli kolejne jakby przedłużenie tego stanu wyjątkowego na granicy, to są działania, które stabilizują bezpieczeństwo i te działania
będziemy podejmować tak długo, jak będzie trzeba. Zależy przede wszystkim cała troska o tą wschodnią granicę, a działania, które Łukaszenka podejmuje, które są tą taką hybrydową jakby przerzucaniem nielegalnych imigrantów, powoduje, że przede wszystkim my musimy zatroszczyć się o tą granicę i te działania będą podejmowane. Została przyjęta wczoraj na Radzie Ministrów, temat był dokładnie omówiony, zarówno pan minister Mariusz Kamiński, jak i też przecież pan minister Mariusz Błaszczak, pan premier wielokrotnie na ten temat się... To są jedyny kierunek, który możemy przyjąć. Bezpieczeństwo, troska o bezpieczeństwo tej granicy. Natomiast to, co jak zachowuje się opozycja, tak naprawdę, no to można by powiedzieć, że to aż... No można powiedzieć krótko, że nie jest to odpowiedzialne, jeżeli posłowie tak naprawdę odgrywają jadą na wschodnią granicę po to, żeby jakiś teatr polityczny odgrywać. Nie, to jest zbyt poważna sprawa. My musimy przede wszystkim zabezpieczyć tę granicę i to robimy i robić będziemy skutecznie, z pełną determinacją. Tak jak z pełną determinacją, rozumiem pani, że on będzie dalej wprowadzał politykę prorodzinną. Dokładnie tak, oczywiście. Polska przede wszystkim stawia na państwo szczęśliwych rodzin. Kiedy mówimy o polityce rodzinnej, to również rozwój infrastruktury i wszystkich obszarów, które tam są. Informacje na ten temat, bo to się rzadko mówi, są szeroko kolportowane, na przykład w strefie rosyjskojęzycznej. I ta polska polityka tam w ogóle budzi szok i rzeczywiście wiele osób się zastanawia. To może pojadę do Polski, może jednak... ten polski pradziadek, który tam jakieś listy zostawił czy coś, to jest powód, by zwrócić się do polskiej ambasady. Ale to temat na osobną, bardzo ciekawą rozmowę dotyczącą tej polskiej miękkiej siły. Teraz musimy już kończyć, bo jak państwo słyszycie, pani minister ma swoje dodatkowe, główne zajęcia przede wszystkim. Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej, była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję pięknie, dobrego dnia życzę. Kłaniamy się. A my za chwileczkę zapraszamy państwa na potrójne espresso. Szczególnie dzisiaj będzie uroczyste, bo to dzień kawy.